Traciliśmy nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie dobrze. Zbieraliśmy, co się dało i broniliśmy pozostałości. Oto Apokalipsburg. Dość paskudnie się tu żyje. Okaż słabość, a zjedzą cię żywcem. Siłą rzeczy wszyscy zmieniliśmy się nie do poznania. Prawie wszyscy. Emmet nie zamierzał pozwolić, żeby byle zniszczenie miasta zakłóciło mu poranny rytuał. Wypił kawę jak zwykle i postanowił mnie poszukać. Rozglądaj się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Kto wie, może zgarniesz za nią nagrody. Dobra, pierwsza sprawa. Do budowania potrzebujesz klocków. Poszukaj ich, rozbijając pobliskie obiekty. Przodowo, masz stronę budowniczego. Możesz z nią tworzyć fajne nowe obiekty. Rewelka, ze stroną budowniczego możesz stworzyć własnego mikroustawcę. Nagle zobaczyliśmy, jak coś strasznie dziwnego spada z nieba. Cokolwiek to było, musieliśmy iść sprawdzić. Oby tylko Batman zdołał nam pomóc. O, masz swój pierwszy nowy strój, co? Wygląda całkiem stylowo. O, super! Dzięki niej możesz odkrywać nowe obiekty do budowy.
Nieźle! Teraz możesz zbudować moją superową trampolinę. Czas na ruchy wysokich lotów. Coś cennego. Pamiętaj, żeby zebrać takich jak najwięcej.
Masz artefakt! To w nim kryją się najcenniejsze skarby całej galaktyki. Ciekawe, co jest w tym. No, to teraz możesz ruszać odkrywać pustkowia. Wbrew nazwie jest tam sporo do zobaczenia i zrobienia. Ktoś może też potrzebować tam pomocy, więc miej oczy szeroko otwarte. Dotarliśmy do celu, ale nie mogłam się pozbyć przeczucia, że czeka nas coś niedobrego. Uwierz na słowo, absolutnie najlepszą metodą na obcych są ataki budowlane. Oh!
Niektóre obiekty dostrzeżesz tylko dzięki specjalnym przedmiotom. Zobaczmy, co znajdziemy.
Ekstra! Teraz możesz przemieszczać się po świecie znacznie szybciej! Do bazy. Ale z bramą coś było mocno nie tak. Rewelka! Udało ci się odblokować generator Benka. Możesz nim zasilać inne obiekty.
Niestety, nie tylko my zdołaliśmy się dostać do bazy. Okazało się, że jest paru nieproszonych gości do wyproszenia. Grzmotacz stalowo-brodego. Pozwala na niszczenie stert ziemi. Zacznij budować i spróbuj go użyć. Zagrazaby, furcy fascina ta, łosy wersa zwa. O, to zraszacz kici rożek. Buduj go, żeby gasić pobliskie pożary. Badwieżyczka była jedynym sposobem na otwarcie statku obcych.
Oczywiście. Batman był skromny jak zawsze. Ale ta radość nie trwała długo. Nie taki znów kozak z tego nietoperza. Znienacka pojawiła się tajemnicza kosmiczna podróżniczka, znana jako generał Zadyma. Chciała spotkania z naszymi przywódcami. Reprezentowała tu oficjalnie królową Wisimi i Powiewa, władczynię układu siostar. Lepiej było z nią nie zadzierać, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej nieprzewidywalność jak dotąd. Królowa chciała zgromadzić największych przywódców i dygnitarzy ze wszystkich znanych galaktyk, a to po to, żeby wzięli udział w jakiejś ceremonii, którą organizowała. Co ona kombinowała? Co to był za podły plan? Szczerze? Nie chcieliśmy wiedzieć. Więc teraz, w konfrontacji z nową przeciwniczką, nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy być twardzi. Emmet czuł się winny, że nie zdołał uratować przyjaciół. Ciężko było mu się pogodzić z tym wszystkim, co się wydarzyło. Musząc bezradnie patrzeć, jak znikali ku nieznanym galaktykom, oboje wiedzieliśmy, że zrobimy co w naszej mocy, żeby ich odzyskać. Znalezienie części do budowy statku nie zapowiadało się łatwo, ale nie mogliśmy pozwolić Zadymie zabrać naszych przyjaciół. Problem, problem.
Ha!
No, ten problem był z głowy, więc postanowiliśmy kontynuować powrót do miasta. Czyli generał Zadyma zostawiła swój nalep komiot, he? Może zdołamy go wykorzystać. Huh?